Witam w czwartej części kursu grafiki komputerowej w programie GIMP. Przypominam, że tekstową część kursu możemy znaleźć na blogu pod adresem komputerowesztuczki.blogspot.com. Adres jest widoczny na nagraniu, a także umieszczony jest link na naszym kanale. W czwartej części postanowiłem omówić warstwy. Warstwy są niezwykle potężnym narzędziem w programach do projektowania grafiki komputerowej. Jeżeli miałbym ująć to jakoś analogicznie i przedstawić, czym są warstwy, to stwierdziłbym, że warstwy są niczym składniki na cieście pizzy. Dzisiaj zajmiemy się głównie tylko wprowadzeniem, omówieniem zagadnienia warstw, jak się poruszać po narzędziu, edytorze warstw oraz jakie to nam daje korzyści. Na początek tworzymy sobie nowy plik. Aby sobie jakiś tam rozmiar, ten mało istotny, ok. Kolor tła, białe, dobra. Mamy tutaj biały obrazek. I na początku zaczniemy od wywołania okna warstw. Okno warstw możemy wywołać tutaj z górnego menu za pomocą dokowalnej okna dialogowe warstwy. Tak jak widzimy, pojawiła nam się tutaj pierwsza warstwa, jest to warstwa tła, czyli warstwa bazowa. Jeszcze tutaj jedna uwaga, okno warstw możemy także wywołać za pomocą skrótu klawiszowego Ctrl plus L. Jak widzimy, pojawiło nam się warstwy. Co należy wiedzieć o warstwach? O warstwach należy wiedzieć to, że w programie GIMP najniższa warstwa jest na dole i analogicznie najwyższe warstwy idą do góry. Załóżmy, utworzymy sobie tutaj trzy nowe warstwy. Nowe warstwy tworzymy prawy, nowa warstwa i tutaj wybieramy kolor tła białe, czy ma być pierwszoplanowy. To już myślę, że użytkownicy wiedzą, o co chodzi po poprzednich częściach kursu. A to dodajemy sobie oznaczamy jedynka, pierwsza warstwa. Dodamy sobie jeszcze jedną, druga warstwa. Dodamy jeszcze jedną, trzecia warstwa. I jeszcze jedną, czwarta warstwa. I tutaj dla przykładu sobie, tak jak tutaj widzimy, mamy listę utworzonych warstw. Możemy tutaj sobie przesuwać warstwy, ale nie będziemy wiedzieć, na czym to polega, dopóki nie pokażemy jakiegoś konstruktywnego przykładu. Dobrze, zamknę teraz okno warstw. Pędzel ustawię sobie, o, skalę sobie tu ustawię, duża kropa ma być. Jeszcze większa. Dziesiątka. Malutkie to jest. Jeszcze większa. Damy 25. Enter. O. Jeszcze mała. 36. 80. Dobrze, mamy tutaj taką kropę. Ustawimy sobie jakiś kolorek. I my się tutaj teraz zajmiemy, o, że tak się wyrażę, wypiekiem pizzy. Mamy pierwszą warstwę. Zaznaczyliśmy sobie jedynkę jako aktywną. No i ujmijmy, że będzie to nasze ciasto do pizzy.
Następne, co musimy zrobić, to musimy zrobić sobie sosik, sobie dodamy. Zmniejszymy sobie zaznaczenie 2-3 piksele sobie zmniejszymy. Nie, jeszcze więcej. Malutko to jest. Jeszcze raz o 3. I jeszcze raz o 3. Dobra. I sobie tutaj zmniejszymy. Wybierzemy sobie teraz kolorek naszego sosu. O, tutaj będzie ładny kolorek. O, ładny, nie? Dobra. I mamy teraz sosik. Sosik umieściliśmy na tej samej warstwie, ale teraz spójrzmy, cofniemy. Przełączymy się na warstwę numer 2 i teraz umieścimy sosik. Jak widzimy, powstały nam dwie warstwy. Na pierwszej mamy ciasto, sobie to klikamy prawy, modyfikuj atrybuty warstwy i dodajemy ciasto. To jest pierwsza warstwa z ciasta. Klikamy to samo, druga warstwa, modyfikuj i dodajemy sos pomidorowy. Enter. Mamy dwie warstwy i teraz sosik sobie możemy, tak jak tu widzimy, możemy sobie dowolnie przeskalować i nie ma to żadnego wpływu na niższą warstwę. Ciasto pozostaje takie same, modyfikujemy tak jak tu teraz widzimy, tylko sos jest modyfikowany. Trzecia warstwa mamy tu aktywną. Również kółeczka sobie zrobimy, tylko mniejsza. I sobie dodajemy kolorek, jeszcze sobie zmienimy. Tu jest taki ładny różowy. I sobie rozrzucamy nasze salami po pizzy. Mamy tu rozrzucone salami, trochę rozrzutne tego, ale to jest tylko przykład, także nie będziemy się tutaj. Mamy nasze salami, a widzimy nasze salami, możemy sobie tutaj również trochę modyfikować i nie ma to żadnego wpływu na obraz bazowy. Nawet niebieskie salami, jak nam tutaj proponuje program, możemy zrobić. Ale pozostaniemy przy tym, co już wybraliśmy. Mamy salami. Dorzucimy jeszcze jakiś serek na to. Pędzel. Żeby było wesoło, weźmiemy gwiazdki jakieś. I kolorek, o tutaj taki żółty. Widzimy. Serkiem tutaj uzupełniamy naszą pizzę. Jak widzimy, jeżeli mamy zaznaczone tutaj te okrągłe aktywne, to nam nie wyjedzie poza warstwę i nie zabarwi nam ciasta. O, widzimy? Dobrze. Mamy serek, mamy sos pomidorowy, mamy już salami. No to jeszcze dodamy ostatnią, piątą warstwę, żeby to jakoś tak ładnie wyglądało. Dodamy sobie o. Zielonego poru trochę sobie nasypiemy. O, i mamy tutaj pizzę Italia. Teraz sobie możemy to tutaj zmodyfikować atrybuty warstwy, salami. Tutaj dodamy sobie ser. I na końcu zmodyfikujemy por. Dobra. I tak jak tutaj widzimy, możemy sobie nasycenie. Ser jest zbyt trochę jasny, go przyciemnimy. Salami 100%, sosik
Sasha Gnastov, Kazara Vime i mamy tutaj, tak jak tu widzimy, powstała nam pit. Tutaj możemy sobie, tak jak tu teraz widzimy, możemy sobie przesuwać warstwy. Ciasto poszło na samą górę, czyli aby przykryło te składniki. Ale możemy sobie tutaj zmodyfikować. O, salami na wierzchu, pora, ser. Salami jeszcze do góry, widzimy salami na samej górze, nie wygląda to zbyt estetycznie. Ale spróbujemy teraz z serem tutaj, jak zamienimy salami, ten, a to może porę niżej. O, i teraz mamy żółciutką pizzę. Ser sobie teraz zmniejszymy barwienia. I tak widzimy, mamy tutaj, dzięki zastosowaniu warstw, możemy modyfikować dowolny element obrazu bez naruszania całości, tak jak tu widzimy, i pozostałych warstw. Możemy się tutaj bawić, tak jak tu widzimy, ciasto. Zwiększamy kontrast, zmniejszamy jasność. A pozostałe składniki są nieruszone. Tak jak tutaj widzimy, możemy sobie, o, przycinamy sobie. Możemy także warstwy sobie tutaj usuwać, jeżeli nam się serek nie podoba, albo pora, albo salami. Oto klikamy tutaj sobie, zaznaczamy sobie salami jako aktywne, usuń. A widzimy, mamy tutaj margaritę z porem. Tu jeszcze możemy, tak mówiłem wcześniej, o. Teraz mamy por na górze i teraz to wygląda bardzo ładnie. Dobra, to by było chyba tyle na dzisiaj. Aha, jeszcze jedna ważna uwaga, że tutaj mamy krycie warstw. Krycie już było umówione, pokazałem co, jak to działa. Mamy tutaj, dla przykładu, mamy oko. Jak widzimy, oko pozwala nam ukryć warstwę i zobaczyć, jakby danej warstwy obiekt wygląda, tak jak tutaj widzimy. Warstwa nie jest usuwana, tylko po prostu ona znika nam z oczu i jak dosłownie nie widzimy. Łączone warstwy. Jeżeli mamy warstwę i nam odpowiada jeden i drugi składnik, ser z porem, tak jak widzimy, klikamy sobie na por i klikamy na połącz w dół. I jak widzimy, powstała nam dwóch warstw jedna i już wtedy nie możemy tego modyfikować, że tak powiem, i powstaje, tworzy nam całość. No, oczywiście możemy cofnąć tą operację za pomocą Ctrl i Z, ale to, jak już mówiłem, jeżeli efekt nas zadowala, to możemy na stałe połączyć to i utworzyć jedną warstwę bazową, tak jak tutaj widzimy. Tu możemy sobie teraz usunąć. Jak widzimy, pozostało nam przezroczyste tło i możemy sobie to dalej wrzucić na jakieś, na jakąś stronę czy cokolwiek. Dodatkowe możliwości omówię w następnych częściach kursu i myślę, że na dzisiaj już to wszystko. Zapraszam na następne części kursu. Dziękuję za uwagę.